Witam Was bardzo serdecznie w sobotę 30 kwietnia, ostatni dzień miesiąca, a na dziś mamy przeznaczone takie oto słowo z drugiej Księgi Mojżeszowej. Rzekł Pan do Mojżesza, znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I z Ewangelii Jana Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Oraz fragment modlitwy. Panie, prosimy Cię, abyśmy mogli Cię doświadczać wciąż na nowo jako naszego dobrego pasterza, który się o nas troszczy, podtrzymuje nas i nosi. Ty sam wiesz, jacy jesteśmy zranieni, jakich trosk i problemów chcielibyśmy się pozbyć. Nie omijaj nas, spoglądaj na nas łaskawie. No właśnie. Myślę, że odnosząc się do tych słów dzisiejszej modlitwy, możemy bez wątpienia powiedzieć, że żyjemy w takich czasach, które są w sposób szczególny, pełne trosk, pełne problemów, pełne naszych jakichś osobistych lęków czy obaw. I w takich chwilach, kiedy wydaje nam się, że cały świat sprzysięga się przeciwko nam, że wszystko w jakiś sposób zaczyna działać przeciwko nam. Wtedy właśnie warto przypomnieć sobie chociażby te dzisiejsze słowa. Słowa Pana, które wypowiedział do Mojżesza, czy te, które słyszeliśmy w Ewangelii Jana. Pan Jezus jest dobrym pasterzem, który troszczy się o swoje owce. Pan Jezus jest tym, który nas pilnuje, który nas strzeże, na którego możemy zawsze i w każdej sytuacji naszego życia liczyć. A to dlatego, że jesteśmy dla Niego cenni. Jesteśmy ważni, jesteśmy wartościowi. On zna każdego z nas po imieniu i każdego z nas kocha. Nie jesteśmy Mu obojętni. Pytanie tylko dla każdego z nas dziś o poranku brzmi, czy my również zawsze takim samym zainteresowaniem i taką samą miłością odpowiadamy na tą, którą otrzymujemy od Pana Boga? Czy zawsze z taką samą uwagą, zaangażowaniem i skupieniem wsłuchujemy się w ten głos naszego Ojca, który woła nas do siebie? Myślę, że warto nie tylko właśnie w tych chwilach trwogi i ucisku, ale w każdej chwili swojego życia pamiętać o tym, kto jest naszym Ojcem, kto jest naszym Panem, kto chce dla nas dobrze. Każdego dnia naszego życia starać się za Nim iść, Go naśladować i z Nim budować swoje życie. I takiego życia, ale też i dzisiejszego dnia jako kolejnego etapu tej naszej egzystencji z całego serca Wam życzę. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i prowadzi. Do zobaczenia. Amen.